Dzień dobry, już jesteśmy na żywo. To już 14 odcinek spotkania w ramach akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć. Dzisiaj moim gościem będzie Magdalena Wala. Witaj, Madziu. Dzień dobry wszystkim. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Miło mi Cię gościć. Witam też serdecznie wszystkich, którzy wspierają nasz projekt, którzy dołączają do niego, którzy się angażują, którzy piszą opinie, którzy udostępniają nasze spotkania i którzy biorą udział w komentowaniu, czyli takim bieżącym mówieniu o tym, co myślą. Kochani, tak jak Magda tutaj często podkreśla, jest z wykształcenia historykiem, ale taką myślą przewodnią, która jej przyświeca, jest właśnie takie zachowanie, że chciałaby zaszczepić w tych swoich uczniach miłość do ojczyzny. I teraz tak, Madziu, no miłość do ojczyzny to również w naszej kulturze było czytelnictwo na wysokim poziomie. I teraz chciałam Cię zapytać, jak to jest teraz z tym naszym czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży, i jakie ty masz pomysły na to, żeby propagować tę kulturę czytania? Ja przepraszam, ale ja muszę mojego psa w tym Jednak. momencie przepraszam Dobrze, bardzo. to tak, chwileczkę tutaj. Madzia musi się zająć psem swoim. Akurat przepraszam, ale nabrał ochotę na brojenie w tym momencie jego życia. Dobrze, czyli jak to z tym czytelnictwem jest? Jak to jest z tym czytelnictwem? I no właśnie, powiedz. No, czasami zdarza mi się widzieć na przykład na korytarzu dzieci z książkami. Także czasami to może to czytelnictwo jeszcze wśród młodzieży nie zanikło. O. Chociaż kiedyś tych książek faktycznie widywałam więcej. Ale jeszcze, że tak powiem, to młode pokolenie czyta. Ja na przykład brałam udział w spotkaniach autorskich, miałam takie spotkania autorskie w szkołach, u mnie w szkole mojej jeszcze i w liceum, także tam starałam się trochę o tych książkach porozmawiać właśnie z młodymi ludźmi. Nawet pamiętam przy tym spotkaniu w liceum, tam trafiłam na takie osoby, które pisały i miały ochotę w przyszłości właśnie zasilić nasze szeregi. No i myślisz, że jest jakiś potencjał, że jednak ta książka ma szansę no, nie przepaść tak jakby wśród tych innych form komunikacji? No myślę, że nie. Myślę, że nie, że są osoby, które jednak będą lubić czytać. Natomiast tak myślę, że bardzo dużo zależy od tego, czy w domu rodzice czytają. Czy na przykład rodzice czytają, czy dziecku czytano książki w dzieciństwie, czytano książki, a nie tylko na przykład puszczano audiobooki przykładowo, tylko rodzice jak gdyby czytali. No, w tym momencie, jeżeli jest taka rozczytana rodzina, no to jest szansa, że to dziecko właśnie jako dorosły, jako nastolatek, potem dorosły, będzie chciał po książki sięgać. Także w tym upadam, to znaczy upatruję jakąś taką nadzieję na to, żeby jednak nowe książki się pojawiały, no i pojawiali się też nowi czytelnicy. No właśnie, a powiedz mi, w jaki sposób można by było zachęcić tych nowych czytelników do tego, żeby oni sięgali po książki? Masz jakieś pomysły? Na pewno. Wiesz, według mnie fajną robotę robią zdjęcia na Instagramie. Zdjęcia na Instagramie, mamy teraz takie pokolenie, które no raczej jest pokoleniem wzrokowców, w związku z tym oni lubią jak. Kiedyś Lubią bardzo widzieć. popularny był Facebook, teraz Instagram, także lubią widzieć, w związku z tym, jeżeli te zdjęcia książek takie ładnie zrobione, ładne te ujęcia są, się pojawiają, no to w tym momencie
coś wpadnie w oko. No też okładki powinny zachęcać do sięgnięcia po tą książkę. Zresztą tutaj wydawnictwa też wydaje mi się, że robią dobrą robotę, chociaż bardzo, bardzo dużo tutaj no jest takich mód, tak, w tych okładkach, że teraz widzę, że wchodzą znowu okładki graficzne. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno portale, gdzie można się dzielić opiniami na temat książek. Czy to lubimy czytać, czy na kanapie, czy no choćby sklepy internetowe, gdzie można też te opinie zamieszczać. Jeżeli się przeczyta książkę, która nam się wyjątkowo spodoba, to w tym momencie można na przykład napisać, że była fajna, że dobrze jak gdyby się czytało, że spełniła nasze oczekiwania i zachęcić w ten sposób innych czytelników właśnie, żeby po tą książkę sięgać. Ja na przykład uwielbiam czytać takie króciutkie opinie swoich książek, bo to są zazwyczaj czytelnicy, którzy tą książkę gdzieś kupili, zwłaszcza jak ona się właśnie podobała, a jak już widzę na Empiku zweryfikowany zakup i entuzjastyczną opinię, to w ogóle jestem w dobrym humorze. Podwójna radość, prawda? Tak. Podwójna radość. No dobrze. Tutaj Agnieszka Krizel pisze, że powracamy do takiej kultury obrazkowej. No rzeczywiście, no ale bez tego chyba już, my już z tej kultury po prostu nie wyjdziemy. Nie możemy się tak jakby od niej izolować, bo taki jest no, znak czasu i musimy to zaakceptować, musimy w to wejść i musimy po prostu z tym żyć. A ja mam pytanie, Madziu, do ciebie. Teraz tak troszeczkę pod kątem właśnie takiego zwichrowania nauczycielskiego. Powiedz mi, jak według ciebie powinna wyglądać edukacja czytelnicza w Polsce? Oj, to jest trudne pytanie, bo ilu nauczycieli, tyle pomysłów na tę edukację czytelniczą. No, ja tak myślę, że takim dobrym sposobem będzie spotkanie na przykład z autorem. Będzie spotkanie z autorem, jakimkolwiek autorem, który po prostu coś o tych swoich książkach opowie, zachęci do przeczytania. Innym pomysłem mogą być jakieś konkursy związane z książkami. To już nie tylko konkurs, którym nagrodą jest książka, ale właśnie konkursy związane z książkami jednego autora, iluś tam autorów, takich, którzy na przykład są popularni wśród młodych ludzi. Dlatego, że lektury lekturami, natomiast warto mówić, że no, lektury to nie koniec świata, że to, że im się na przykład lektury nie podobają, to wcale nie znaczy, że nie trafią na nazwisko autora, którego książka ich nie zachwyci. No i też polecać dzieciakom, no choćby na lekcji, jeżeli omawiamy jakąś tam tematykę i widzimy, że mamy jakichś takich wybitnych uczniów, zainteresowanych, no to dobrze by było, żeby tutaj dawać jakieś takie lektury dodatkowe do tematu. No zwłaszcza tutaj duża rola też polonistów, kiedy omawia się na języku polskim pewne kwestie, pewne zmiany w kulturze, także tutaj też można polecać taką literaturę popularną, nie tylko literaturę wysoką. No i przekonywać, że dodatkowo. Tak, że czytanie to też przyjemność, tak, dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. No jeżeli nawet się tego czasu nie ma, no to ja ostatnio odkryłam na przykład audiobooki i jak na przykład gdzieś jadę albo idę na spacer z moim zwierzem, to właśnie słucham sobie takiego audiobooka, także łączę przyjemne i przyjemne. Dobrze, świetny pomysł, natomiast tutaj też mamy taką podpowiedź od Górowianki, że podobają jej się akcje wymyślania gier wokół książek. No właśnie, bo to takie przedstawienie akcji w trochę inny sposób i też faktycznie możliwość zachęcenia odbiorcy do czytania. Tak, dzieciaki też na przykład na lekcjach jakieś komiksy tworzą do omawianych pozycji różnych. No, ja kiedyś, jak jeszcze pracowałam w gimnazjum, to mam wrażenie, że tego było więcej. No teraz młodsze dzieci też troszeczkę inaczej, z młodszymi dziećmi inaczej się pracuje w szkole podstawowej, bo ja teraz w szkole podstawowej pracuję. Natomiast te starsze, no też ten dobór lektur jest średnio zachęcający moim zdaniem.
Spuśćmy na to zasłonę milczenia. A ja teraz zapytam Cię w takim razie, zmienię temat. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się, no właśnie, dołączyć do akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć? Z kilku względów. Pierwsza rzecz, ja jestem sama takim zapalonym czytelnikiem. Bardzo dużo czytam. No może ostatnio troszeczkę mniej, ale jak pracuję nad książką, no to w tym momencie raczej czasu brakuje, zwłaszcza, że też praca zajmuje mi sporo czasu. Natomiast no, jak czytam coś i mnie jakaś książka zachwyci, to wielu osobom o niej po prostu opowiadam. Miałam w wakacje kilka takich pozycji, które no, w sposób szczególny jak gdyby tutaj mnie zachwyciły. I jak rozmawiałam ze swoimi znajomymi, no to właśnie polecałam nazwisko konkretnego autora i zachęcałam do zapoznania się z książkami. Jest szansa, że jeżeli jedna książka się spodoba, no to w tym momencie ci czytelnicy sięgną po inne książki tego samego autora, spodziewając się też dobrej lektury. No to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to jest też pomoc dla autorów, kiedy no, sprzedaż jest znikoma, ale zawsze możemy iść na przykład do biblioteki i poprosić, żeby panie zakupiły jakieś pozycje, które chcemy przeczytać. No i w tym momencie jak gdyby, po pierwsze, jakaś książka jest sprzedana, no bo fizycznie ta biblioteka tą książkę musi mieć w swoich zbiorach, a po drugie jeszcze mamy kwestię wynagrodzeń za wypożyczenie biblioteczne, no i to też jest jakiś jak gdyby punkt w naszym domowym budżecie, jakieś wynagrodzenie właśnie za tą pracę, którą wykonujemy. Także tutaj biblioteki są takim dobrym miejscem, żeby pożyczać książki i zachęcać również innych, żeby książki pożyczali i czerpali przede wszystkim z legalnych źródeł, tak? Nie jakieś to też ważne, ale właśnie biblioteka, ewentualnie jeszcze Legimi, dlatego że jeżeli ktoś lubi czytać e-booki, to w tym momencie też może czytać dużo i za niskie pieniądze, w związku z tym to nie jest jakaś taka dziura w budżecie, no i też oczywiście może zachęcić do tego czytania innych. Tak, zgadzam się, że marketing szeptany jest najlepszy, także obie z Anetą go doceniamy. Doceniamy i o niego właśnie prosimy tak naprawdę. Oczywiście. Tak. No dobrze, powiedziałaś, że to takie ważne, a powiedz mi, czy ty w takim razie sama czytasz opinie o swoich książkach, kiedy się ukażą? Tak, czytam opinie o swoich książkach, zwłaszcza jak świeżo po premierze, dlatego że ja zazwyczaj jestem mocno niepewna, czy to, co napisałam, jest dobre, bo no, opinia rodziny to jest jedna kwestia, a opinia czytelników to zupełnie inna forma jakby uznania lub w drugą stronę, niestety, czasami też tak bywa. Także zawsze trzymam kciuki, żeby te opinie jednak były pozytywne, że no i to dla mnie jest jakieś odzwierciedlenie tego, czy praca, którą wykonuję, cieszy się uznaniem, czy też nie. Każdy z nas tego potrzebuje, żeby to, co robimy, komuś sprawiło po prostu radość, tak, przyjemność, frajdę, a może się czegoś akurat z tych książek jeszcze dowie, nauczy, przeżyje jakieś emocje razem z bohaterami, także to mi się wydaje ważne. Aczkolwiek po pewnym czasie przestaję czytać opinie, zwłaszcza jeżeli pojawia się tak zwany hejt, no bo niestety z opiniami wiąże się czasami to, że różne frakcje powiedzmy ze sobą walczą, aktualnie są też osoby, które lubię szukać dziury w całym. No na takie opinie nie czekamy. Zwłaszcza jeżeli widać, że dana osoba danej książki po prostu nie przeczytała. Ale na krytykę z drugiej strony, taką rzetelną krytykę, pokazanie mi, na czym jeszcze mogłabym ewentualnie popracować, co poprawić, na to też czekam, tak? Czyli nie na hejt, na krytykę, tak? No i oczywiście na to, co w danej książce się podobało. No dobrze, a czy spotkałaś się faktycznie z taką opinią, z której mogłabyś wynieść coś dla siebie takiego, co poprawiłoby twoje pisanie, co może by ulepszyło twój warsztat? Miałaś taką opinię? Tak, tak.
czasami się faktycznie takie opinie mi zdarzały i włączyłam myślenie i stwierdziłam, no dobra, okej, z tym się zgadzam, tutaj nad tym jeszcze muszę popracować i faktycznie w następnej książce starałam się te uwagi wykorzystać. Także tak, jeżeli funkcjonuje jakaś taka, w stosunku do moich książek przynajmniej, rzetelna krytyka, to korzystam z rad czytelników, dlatego że uważam, że osoby, które bardzo dużo czytają, umieją w lepszy sposób nawet niż autor, na pewno niż autor, niż nawet redaktorzy, wyciągnąć słabe punkty czyjegoś warsztatu albo słabe punkty książki. Czasami też piszą, co ich zdaniem należałoby poprawić, no i w tym momencie jest nad czym popracować. No i te książki no po prostu stają się lepsze, tak? No wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie nasza praca, bo pisanie też jest pracą, była jak najbardziej zbliżona do doskonałości, o, może w ten sposób. No to teraz powiedz mi, czy miałaś taką opinię, która by tak chwyciła za twoje serce, która sprawiłaby, że zrobiłoby ci się tak ciepło i przyjemnie i powiedziałabyś, super, że ja piszę, super, że nie leżę na kanapie, tylko robię coś dla innych, bo sprawiam im olbrzymią przyjemność. Tak, natomiast bardzo często to nie są opinie, które są gdzieś opublikowane. To są szkoda, jakieś a szkoda. Listy od czytelników, takie informacje, że na przykład no faktycznie tak było, jak ja to opisywałam, bo gdzieś tam babcia, dziadek opowiadali. Ktoś na przykład po publikacji mojej serii z zakrętem pisał do mnie, że no pochodzi właśnie ze Śląska, nie zdawał sobie sprawy, jak kwestia na przykład II wojny światowej na Śląsku wyglądała, że to była dla niego taka dobra lekcja, że cieszy się, że te książki przeczytał, że poszerzyły mu horyzont. Także no tak myślę, że to właśnie były takie opinie, które sprawiają, że człowiek jest zmotywowany, żeby siedzieć, spędzać kolejne godziny na takiej dłubaninie i klikaniu w klawiaturę. Także tak, zazwyczaj właśnie to są takie bardzo prywatne wiadomości, ale czasami też gdzieś ktoś coś opublikuje, na przykład, bo kupi książkę, ona mu się tak podobała, że aż napisze, wyrazi swój zachwyt, tak? I to wtedy też bardzo cieszy. Super. No to teraz opowiedz nam o swojej najnowszej powieści, o swojej premierowej powieści. Ukazała się jeszcze cieplutka, ukazała się zaledwie miesiąc temu. To jest ta książka. Oto ona. Tak. No tytuł jest bardzo taki ciekawy. Rozwiń troszeczkę, opowiedz, o czym ona jest. To jest trzeci tom takiej mojej serii koronkowej. Dwa poprzednie gdyby nie są związane fabularnie z tym trzecim tomem. Wszystkie trzy tomy dzieją się na początku jak gdyby drogi naszego państwa po zaborach, czyli to są lata 1918-1921. Także wojna polsko-bolszewicka, w tej akurat książce nie tylko wojna polsko-bolszewicka, ale również ja tam opisywałam powstanie Ochotniczej Legii Kobiet, czyli pierwszych takich kobiecych oddziałów wojskowych i no tutaj musiałam jak gdyby opisać wojnę polsko-ukraińską i powiem ci, że miałam bardzo dużego stracha przed premierą tej książki, dlatego że kiedy ja ją pisałam, ja nie miałam pojęcia, co się wydarzy za naszą wschodnią granicą. Także kiedy jak gdyby doszło do wojny, no to już było po prostu za późno, żeby cokolwiek zmieniać. Chociaż z drugiej strony i tak za bardzo nie miałabym wyboru, bo te walki we Lwowie, no to jest początek właśnie Ochotniczej Legii Kobiet. A poza tym tutaj mamy właśnie Duchy Kurhanów. Ja miałam taki pomysł, żeby w każdej z tych książek opisać jakąś legendę z przeszłości, czyli pisałam o przeszłości i w tej powieści jeszcze mamy skok do przeszłości jeszcze takiej bardziej zamierzchłej. Tutaj to nawet czasy przed chrztem Mieszka I, czyli tak bardzo, bardzo dawno temu, stąd to właśnie te tytułowe Kurhany. No i legenda o dwóch bliźniaczka, którym coś się przydarzyło w przeszłości, pojawia się tam powiedzmy przepowiednia i w
taki w tym momencie właśnie, ponieważ pojawia się ta przepowiednia, ona rzutuje na życie następnych pokoleń. No i tutaj te dwie siostry muszą, żeby żyć tak, jak one tego by sobie życzyły, a mają starszego brata, który ma inne trochę plany na życie niż one, no to w tym momencie muszą rozwikłać tą właśnie zagadkę związaną z kurhanami, które są położone niedaleko dworu, gdzie przyszły na świat. W ogóle powieści z historią w tle mają taką niesamowitą zaletę, prawda, że przybliżają nam no właśnie historię, której w inny sposób może byśmy nie poznali, może byśmy w ogóle nie dostrzeli, nie zrozumieli. Także książka na pewno bardzo ciekawa. To teraz zachęć, moja droga, do tego, żeby czytelnicy po przeczytaniu twojej książki no właśnie zechcieli zamieścić opinię w sieci. Tak, także bardzo, może inaczej, zachęcam wszystkich do lektury i również zwracam się z taką prośbą w imieniu własnym o zamieszczenie krótkiej wzmianki o przeczytanej powieści i podzieleniu się, mam nadzieję, dobrymi wrażeniami z innymi czytelnikami. Także mam nadzieję, że właśnie tutaj o tej książce, ale u innych również, jakieś takie wasze krótkie opinie się pojawią. I z góry za nie dziękuję. No i zobacz, już jedna osoba jest zachęcona. Agnieszka Krizel mówi, że nie zna wprawdzie twojej twórczości, ale w związku z tym, że ma dostęp do audiobooków, to na pewno wkrótce ją pozna. No niestety z moich książek nie ma dużo audiobooków, bo są tylko trzy. Właśnie jest ta seria z zakrętem, o której wspominałam. Ona jest bodajże na Storytelu. Także jeżeli audiobooki, no to w tym momencie tylko ta seria, a tak to wersje papierowe i wersje e-booków. Ale wiem, że wiele osób, coraz większa tak jakby rzesza osób lubi słuchać audiobooków i was też zachęcamy do tego, żebyście po przesłuchaniu poświęcili jeszcze chwileczkę i napisali swoją opinię no właśnie o wysłuchanym utworze. Tylko Magda, jakie masz wrażenie, ponieważ na pewno na odbiór audiobooka ma też wpływ głos lektora. Dla mnie na przykład duży wpływ. Co ty o tym sądzisz? Powiem ci, że miałam taką sytuację, kiedy zaczęłam czytać książkę. Ona wydawała mi się taka, no powiedzmy, no taka sobie. I potem no, nie mogłam jej czytać dalej, jak gdyby w formie papierowej, dlatego że jechałam na drugi koniec Polski i ja sobie po prostu ją odsłuchiwałam. I ten lektor ją czytał w taki sposób, że stwierdziłam, kurczę, to jest naprawdę dobra książka. Także tutaj lektor naprawdę robi robotę. Także modulacja głosu, no generalnie to jest czytane przez kogoś, kto umie to robić. Nie jąka się, w pewnych momentach przystaje, pewne rzeczy akcentuje. Czasami, no teraz na przykład słucham takiego audiobooka, gdzie no pan się tak wczuwa, że aż się tego miło po prostu słuchać. Także, zdecydowanie. No jeszcze nie trafiłam na złego audiobooka, także na razie jestem jak gdyby za, chociaż więcej z treści umiem, bo jestem wzrokowcem, umiem wyciągnąć, kiedy właśnie czytam normalnie książkę, ale audiobooki też właśnie albo w podróży, albo gdzieś na spacerze, albo w innych sytuacjach również się sprawdzają. A wolisz męskie głosy w ogóle, jakby ma to dla ciebie znaczenie, czy to jest męski, czy damski głos? Czy to nie ma znaczenia? To znaczy, wolę chyba mężczyzn, chyba mężczyzn, ale tutaj panie też mi się sprawdziły. Na przykład bardzo mi się podobał sposób, w jaki Magda Karel czyta moją serię. Także miałam takie próbki, także stwierdziłam, że tak, że jak najbardziej, że robi to też robotę. Także mam nadzieję, że właśnie tutaj czytelnicy no, może się skuszą na tą serię właśnie w takiej formie audiobookowej. No i polecamy. Okazuje się, że książkę można czytać, można też jej wysłuchać, ale opinię warto zawsze napisać.
Madziu, to na koniec ja bym poprosiła Ciebie, żebyś właśnie zachęciła naszych widzów do tego, żeby zechcieli dołączyć do naszej akcji, zechcieli propagować naszą akcję, a przede wszystkim, żeby zechcieli pisać. Tak, bardzo zachęcam do wzięcia w akcji pożycz, przeczytaj, poleć, dlatego że naprawdę jest to dla nas, dla autorów coś wspaniałego, kiedy czytelnicy chcą czytać nasze książki, no przede wszystkim chcą się dzielić swoimi opiniami, swoimi wrażeniami po przeczytaniu tych książek, także ja bardzo tutaj, w ogóle jestem pod wrażeniem całej tej akcji i pomysłu na nią i też zachęcam wszystkich właśnie do wzięcia udziału. I Boże, teraz się na końcu samym zakłapućkałam. Także wiecie, czytajcie, dzielcie się dobrem z innymi, dobro wraca. O właśnie, dobra, wracam, pięknie to powiedziałaś. Madziu, bardzo Ci dziękuję za to wieczorne spotkanie, pomimo wielu obowiązków zawodowych, że zechciałaś z nami porozmawiać. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś do akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć, bo to tak naprawdę chodzi o nas wszystkich, o nasze wspólne dobro. Wszystkim widzom bardzo, bardzo dziękuję, że dzisiaj zechcieliście być z nami, byliście tacy aktywni, bardzo nam było miło. No i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej dołączać do akcji, coraz więcej propagować. Jeżeli dołączacie do akcji, to udostępnijcie to dzisiejsze spotkanie. Będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja również bardzo dziękuję. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, jak zwykle w środę o 18:00. Kolejny gość będzie czekał na rozmowę z Wami. Dobranoc. Dobranoc.